Siemaneczko, z tej strony znowu Handlarz Doskonały. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić autko, tak zwane prosto z lawety. Czyli no jadę je tylko w sumie teraz opukać, zrobię Wam jakieś przebitki z myjni i przedstawię Wam samochodzik. Auto w ogóle nie szykowane jeszcze do sprzedaży ani nic. Auto zostało wygrane na licytacji, także widzimy się za chwileczkę. Jedynie co to mogę Wam zaspoilerować, że to autko to Skoda Super B. Także powodzonka i czekajcie na mnie, za chwileczkę będę. A więc siemaneczko, powracamy. Niestety nie udało mi się autka opukać, ponieważ no, kolejki takie na tej myjni, że to normalnie masakra. Także, a już jest godzina jaka jest i za chwileczkę by się po prostu ciemno zrobiło i bym Wam nie mógł po prostu jej ograć. Chociaż pomimo tego, że nie opukałem jej, to i tak nie wygląda tak tragicznie. Ma tak swoje jakieś plamy tak samo. Może i była wcześniej jakoś lekko pukana, no ale chciałem Wam właśnie to, żeby tego nie było widać. Ale no niestety nie udało mi się. Także teraz Wam coś o nim opowiem. Jest to Skoda Super B z 2007 roku. Także już po lifcie. Silniczek oczywiście legendarny 1.9 TDI 131 koni. Ten sam co w Passatikach oczywiście. Stare, poczciwe TDI, które po prostu jeździ i nawet i na zwykłym oleju przepalonym. Tak to można powiedzieć. Pancerne, gdyby dalej te jednostki były robione, a nie 1.9 105 koni, to w asy nie mieliby co robić, tak? Tak to wygląda. Tak jak już mówię, autko jest 2007 rok, jest auto z polskiego salonu. Co najlepsze, to pierwszym właścicielem samochodu był sklep Aldi. Może dlatego też taka konfiguracja kolorowa, że tak powiem, bo ciężko znaleźć drugą Skodę w takim kolorze. Jest taki specyficzny, naprawdę. Są takie granatowe czy coś, a ona jest taka typowo niebieska. Tak jakby Aldi na zamówienie dobierało sobie kolor pod kolor logo, tak? Grill czarny, ponieważ no niestety ciężko znaleźć w takim kolorze. Widać, że ktoś już go zmieniał, no one niestety pękają mi to bardzo. Autko ma swoich, że tak powiem, dużo takich defektów lakierniczych, które są do poprawki. No ale swój przebieg też ma, bo już ma prawie 400 tysięcy. A tak jak już wcześniej wspomniałem, autko zostało wygrane na licytacji. No i w sumie zjechało prosto z lawety, no. Chciałem Wam tak na szybko taki filmiczek nagrać, żeby Wam przedstawić. No i coś opowiedzieć o tym samochodziku. Tutaj jakaś przygoda była, chyba parkingowa, albo gdzieś o jakiś słupek. Rdzajusz tutaj go też bierze. Powyginane całe drzwi, łącznie z błotnikiem. Tutaj tak samo. Jedynie co to mogę powiedzieć, że na pewno tam jakaś młoda osoba jeszcze jeździła. Ponieważ teraz Wam jak pokażę Wam środek, no to zobaczycie czemu tak sądzę. Tutaj też taki defekcik. Pomimo tych defektów, naprawdę, jedynie co to zdążyłem ją przemierzyć sobie miernikiem lakieru. I ogólnie jest cała w oryginalnym lakierze, to jest bardzo dziwne. Tutaj tak samo. Tutaj to jakiś słupeczek był. Na pewno. Też jakaś obciereczka jest. I tak szczerze nie wiem, czy to poprawiać, czy w takim stanie sprzedawać, bo ogólnie pod względem mechanicznym autko w bardzo fajnym stanie. Zawieszenie, nic się nie tłucze, nic nie puka. Sprzęgło, silnik, czy cokolwiek, no to odpala bezproblemowo. Tutaj też jakiś defekcik. No jak tak już powiedziałem, no jest to pancerny 1.9, także to będzie jeździć i jeździć. Miałem sąsiada, który miał Passata B5 z tym samym silnikiem, zaczynał nie tym, bo to jeszcze przed liftem. Mam 1.9, chyba 115 czy 110 koni, już nie pamiętam teraz. Zrobił tym Passatem milion, licznik szedł już od nowa, a sprzedał to auto taksówkarzowi, który do tej pory u nas w pomieście jeździ, że tak powiem, tą taksówką. Tutaj wszędzie jakieś tam purchelki ma, jakieś odpryski.
Wydaje mi się, że to w Aldi to po prostu jakiś tam przedstawiciel handlowy sobie po prostu w tym śmigał między sklepami. Tak to wygląda. Ale co najfajniejsze, to ma ksenon. I pomimo tego, że to polski salon, to nie jest jakiś tam biedny wyposażony. No. Felgi to ktoś na 100% dokładał. 17-ki. Tak jak już wspomniałem, zawieszenie jest naprawdę sztywne, nic tam nie puka, nie stuka. Jeździ się tym naprawdę sympatycznie. Od razu wam mówię, że za środek to przepraszam, bo jest naprawdę tutaj taki syf, że aż szkoda go, aż przykro go pokazywać, tak szczerze powiedziawszy. Ale tak jak mówię, chciałem tak na szybko wam tutaj pokazać. Standardowe przeszycia, takie same w każdej Skodzie. I co najważniejsze, to podsufitka nie wisi. Jak to w każdym wagu z tego rocznika na przykład, tak? A w szczególności Passatach. To jest normalnie tragedia. W środku, tak jak tutaj, jakaś tam guma ta schodzi. Podłokietniczek ma. O, moja torba. O. Tak jak mówiłem już w ostatnim filmie, postaram się w końcu zorganizować kogoś tak, żeby ze mną po prostu jechał. Nawet podczas jazdy wam coś poopowiadać, tak samo pokażę wam, jak się auto zachowuje po drodze. O, oczywiście moja szmateczka, jak to w każdym ostatnio samochodzie. No, syf jest niemiłosierny, tak szczerze. Będzie tutaj trzeba posprzątać na pewno. No tutaj tak samo schodzi, no to wiadomo, to pewnie od tych paluchów, jak to się trzyma cykor łapę, to tak to wygląda. Schoweczek, tutaj pewnie parasolka powinna być, jak to w Skodach było, ale nie ma już. Parasolkę już sobie ktoś dawno wziął. Szyby nawet chyba wszystkie ma oryginalne, oprócz chyba przedniej tylko. Przecież nie zwróciłem nawet uwagi, tak szczerze, ale tak mi się coś wydaje. Nie, przednia była wymieniana, ale tak to wszystkie w oryginale. No i tak samo jak była sprawdzana w cepiku, to nie miała żadnego wypadku ani nic takiego. No jedynie to, no to nie jest wypadek, no nie oszukujmy się, tylko jakaś tam lekka szkoda parkingowa. Na dachu ma też takich, nie wiem czy tak zobaczycie, to tutaj jest jakaś wgniotka, ma tam kilka takich wgniotek malutkich. No jednym słowem mówiąc, auto niedrogie, budżetowe, że tak powiem, do przemieszczania się z punktu A do punktu B. I oczywiście, jeśli chcecie jeździć oszczędnie, ponieważ no, biorąc pod uwagę te TDI-ki, to naprawdę bardzo mało palą. No i oczywiście naklejeczka musi być, diesel musi dymić, jak to w Passatach i innych. Chociaż ona nawet aż takiego dymka nawet nie puszcza. O dziwo. Pokażę wam teraz tutaj z przodu, jak to wygląda. Co zauważyłem, to fajnie jest w tych Skodach to, że tutaj są te klameczki podświetlane. Nawet nie wiedziałem, że w tych starych Superbach tak wychodziło. Miałem już kilka sztuk, ale to może nie działały te światełka. Cztery elektryczne szyby. Środek, no można powiedzieć, że taki Passat, jakby na to nie patrząc, B5. Można powiedzieć, że praktycznie chyba nawet ta sama płyta. Fotel, no standardowa. Dziur jeszcze jakiś mega nie ma, lekko przetarty. Ale nie ma źle. Nawet dywanik ktoś zajumał. No a jeśli chodzi, tak jak wam mówiłem, że myślę, że ktoś tym młody jeździł, to zobaczcie, no o to mi chodziło, ponieważ widać, że sobie ktoś tak zwane te stickersy odkleił, tak? I bardzo naprawdę przepraszam za ten syf, no ale tak jak mówię, autko będę doprowadzał do stanu w środku. Na pewno wam z tego filmiczek nagram, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No przebieg jest dokładnie 371 396. Także no swoje latka już ma i swoje nalatane tak samo. Z wyposażenia, no to grzane stołeczki, bardzo dobre na zimę. Klimatronik, kontrola trakcji, chyba nawet tempomat jest. Nie ma tempomatu. Nie ma tempomatu. Szkoda. Oczywiście komputer pokładowy. No i nie powiem, bo jak tak
sprawdzałem, jadąc sobie tak normalnie po mieście jakoś deptając jej, to spalenie tam 5 z groszem naprawdę. To jest tak oszczędne auto, że biorąc pod uwagę jakiegoś tam Phaetona czy litry, to idealne auto do poruszania się z punktu A do punktu B. A i pewnie schowek jak to w każdym Passacie czy właśnie Skodzie. Tutaj lekko urwany, ułamany, ale zaczep tylko, nie jest jakoś tragicznie, że tak powiem. Co wam tutaj jeszcze pokazać? Pokażę mi może silniczek, chociaż nie, no może być trudno. Ponieważ z tą maską to ciężko jest. Czyli w 2 osoby ją otwieraliśmy. No, czy tam jakby coś podchodziło po prostu niej. O, nie chcę grilla wyłamać. Tam jedna osoba trzymała cały czas tego tą wajchę od tego, od podnoszenia. O, coś tutaj gdzieś po prostu ją klinuje. No to wam niestety nie pokażę, ale na pewno do tego jeszcze wrócę, żeby wam pokazać, jak to wygląda. No i taki fake, można powiedzieć, no. Nie udało się. No i co tutaj powiedzieć jeszcze, no na całym aucie ma takie swoje te jakieś tu, jakaś rdzawka się pojawia, no to wszystko są odpryski, tak? Tutaj lekka wgniotka łącznie, no tak jak mówię, jakaś szkoda parkingowa lekka. Plus tutaj, no na całym autku, nie wiem czy to może być też wina na przykład tego, że kolor jest taki pechowy, albo też to, że polski salon. U nas sobie żałują lakieru na samochód. A, jeszcze ma czujniki parkowania. O. Także Aldi, jak kupywało to autko, to na 100% musiało troszkę pieniążków za to zapłacić, no bo tak doposażyć. Nie jest to, mówię, full opcja, bo żadna full opcja to nie jest. Ale nie jest to też bieda edition, jak to się mówi. No cóż, no, tak wam na razie przedstawiłem. No tutaj jeszcze na lustereczku Klar schodzi. No jak to wiadomo, taki kolorek. Najczęściej to czerwone, żółte, to jest po prostu tragedia. Tak to sobie prezentuję. No cóż. Nic wam tu więcej nie będę opowiadał, bo już nie ma co tak za bardzo o takim budżetowym samochodziku. Więc sprawa wygląda tak. Na pewno będzie jeszcze filmik z tej Skody, jak ją będę, że tak powiem, przygotowywał jakiś tam do sprzedaży. Coś tam podrobić, wyprać na pewno środek. No i zastanawiam się, czy właśnie robić ten błotnik, czy te drzwi, bo ciężko będzie na pewno w takim kolorze znaleźć to. No, znowuż to jest auto naprawdę nie jest drogie, budżetowe, no to szkoda kupywać drzwi w innym kolorze, jak i błotnik, i jeszcze wydawać na lakiernika, nie? Może ktoś w takim stanie będzie chciał, żeby po prostu, nie wiem, do tyrania po mieście z punktu A do punktu B i tak to wygląda, no. Także widzimy się za niedługo znowu. Zachęcam do subskrypcji, jak i do lajkowania kanału. I tak jak już wspomniałem, tak samo w tamtym odcineczku z Meganeczki. Co byście chcieli też zobaczyć na filmikach? Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli, jak na przykład jakie auto byście chcieli zobaczyć, plus co byście chcieli wiedzieć o danym na przykład samochodzie, co tutaj mógłbym jeszcze opowiedzieć, tak jak tutaj teraz opowiadam. I jeszcze raz przepraszam, bo to jest dopiero czwarty będzie filmik. Jeszcze lekka trema jest, ale się już powoli poprawiam. Także widzimy się za niedługo. Także bajo.